Witajcie ciekawscy. Dziś zabieramy was w świat Nelly, małej reporterki. Gdy ukazały się jej pierwsze książki, ta dziewczynka była najprawdopodobniej najmłodszą podróżniczką reporterką na całej kuli ziemskiej. Mając zaledwie kilka lat, zdążyła odwiedzić wiele egzotycznych miejsc na różnych kontynentach i pokazywać to swoim młodym fanom. Dziś to już nastolatka. A co chce robić w przyszłości i jaka jest naprawdę dziewczynka, na punkcie której oszalały miliony młodych czytelników? Zostańcie z nami do końca i posłuchajcie. Nie zapomnijcie też o subskrypcji i zostawieniu łapki w górę. Dziś Nella ma 14 lat, lecz swoje niezwykłe podróże zaczynała jako pięciolatka. Dzięki temu jest już autorką kilkunastu książek. Gdy miała 10 lat, przedstawiano ją jako dziewczynkę, potrafiącą złowić piranię bez wędki i rozpalić ognisko kłębkiem bawełny, a jej placem zabaw miał być cały świat. Obraz mądrej, nad wyraz ciekawej i sprawiającej wrażenie niezwykle grzecznej kilkulatki sprawił, że stała się idolką dzieci i ulubienicą ich rodziców. Jednak jak zaczęła się jej przygoda z podbijaniem różnych zakątków świata? Odpowiedź Nelly na to pytanie nie jest kompletna, ponieważ mała dziewczynka nie ma możliwości poruszania się samej po dużym mieście, nie mówiąc już o innych krajach, a tym bardziej kontynentach. Jednak o pomocy dorosłych i zapleczu organizacyjnym egzotycznych podróży raczej nie mówi. Jak wyznaje reporterka, gdy miała około 5 lat, z zafascynowaniem oglądała Animal Planet i podziwiała swojego ulubionego podróżnika, Steve'a Irwina, australijskiego przyrodnika i prezentera telewizyjnego. Chciała być jak on, ratować zwierzęta i podróżować tam, gdzie poniesie wyobraźnia i marzenia. Zapytała wtedy mamę, czy może być podróżniczką, na co jej rodzicielka odpowiedziała twierdząco, choć Nella początkowo myślała, że żartuje. Ale okazało się, że to wcale nie były żarty. Mama dziewczynki wyszła na chwilę coś załatwić, a gdy wróciła, oznajmiła córce, że została reporterką i tak to się zaczęło. Brzmi prosto, bezproblemowo i pięknie, prawda? Cóż, pytania o rodziców Nelly w wywiadach raczej nie padają, jednak domyślać się można, że musieliby mieć odpowiednie środki, by podróżować po całym świecie i spełniać marzenia kilkulatki. Dziewczynka niewątpliwie była mądrą i niezwykle ciekawą świata, jednak nie ma możliwości, aby sama organizowała swoje wyjazdy. Jak już mówiliśmy, w swoją pierwszą podróż z plecakiem wyruszyła, jak miała 5 lat. Będąc zaledwie 9-latką, zwiedziła Boliwię, Chile, Peru, Panamę, Kostarykę, Tajlandię, Kambodżę, Filipiny, Wietnam, Sri Lankę, Malezję, Etiopię, Zanzibar, Tanzanię, Kenię i Mauritius. Wspięła się już na Andy w Boliwii, zwiedzała boliwijskie wulkany i gejzery, podziwiała Machu Picchu w Peru, głaskała tygrysa w Tajlandii, a na Filipinach zeszła 120 metrów w głąb jaskiń. Oczywiście wszystkie najciekawsze przygody opisała w swoich książkach, które z miejsca stawały się numerami 1 w księgarniach. I choć nikt raczej o tym nie wspomina, to rodzice, jak i przemyślany plan działania oraz dobry marketing muszą stać za sukcesem dziewczynki. Z tego, co zdradziła sama Nella, wiadome jest, że na swoje wyprawy wyjeżdża właśnie z mamą i tatą. Ale jak mówi, to ona decyduje o miejscach, które chce odwiedzić. Wyznała, że większość z wymarzonych zakątków świata zdążyła już zobaczyć na własne oczy. Ma specjalną mapę, na której zaznacza interesujące ją lokalizacje. Wtedy dużo o nich czyta. Tematyka, którą zagłębia, to przede wszystkim niebezpieczne zwierzęta, na które trzeba uważać i to, co warto zobaczyć, będąc na miejscu. Nella, blond włosa dziewczynka, istnieje w publicznym świecie bez nazwiska. Zawsze jest bowiem Nellą, małą reporterką, choć dziś to już nastolatka, mająca dużą wiedzę i swoje własne poglądy. Jej pomysł nagrywania reportaży powstał ponoć w trakcie podróży. Tak też zadebiutowała na antenie TVP1 i TVP ABC w 2014 roku, a nie miała wówczas nawet 10 lat. Była to seria reportaży dla dzieci pod tytułem Nella, mała reporterka. I tak Nellę, rezolutną, bystrą, niezwykle grzeczną i ułożoną dziewczynkę, pokochały miliony dzieci w kraju, a także ich rodzice. Dziś w swoim dorobku Nella ma programy telewizyjne, jak i imponującą liczbę prawie kilkunastu książek, a na każdą kolejną z niecierpliwością czekają jej fani. Tak więc Nella ma pełne ręce roboty. Podróżuje, pisze, kręci, a nawet przygotowuje audycje radiowe. Kiedy więc się uczy? Jej system nauczania jest nieco inny. Swoje dalekie podróże dziewczynka odbywa zazwyczaj w dni wolne od nauki. Nella zdradziła, że jeśli opuszcza szkołę, to tylko na kilka dni. Dłuższe wyjazdy są planowane głównie w ferie bądź wakacje. Wiadomo tylko, że nie uczęszcza do polskiej szkoły, choć mieszka w kraju. A czy tak zapracowana dziewczynka ma w ogóle czas wolny? Co robi, gdy nie odwiedza egzotycznych miejsc? Jak przyznała, uwielbia jeździć konno, a jej największym marzeniem jest posiadanie własnego. Może nawet to już się spełniło? Wiecie coś na ten temat? Od najmłodszych lat zakochana jest w przyrodzie, uwielbia lasy, więc w grę wchodzą nie tylko dalekie miejsca. Nella wyznała, że czas wolny spędza na zewnątrz, nie lubi siedzieć w domu, bo wtedy zawsze się nudzi. A oprócz dalekich wyjazdów docenia także Polskę i często zachęca swoich fanów do jej zwiedzania i odkrywania piękna naszego kraju. Jak wiadomo, lubi też malować. Czas płynie i Nella, mała reporterka, nie jest już wcale taka mała. 14-latka jest bardzo świadoma otaczającego świata. Doroślejsza podróżniczka dziś wypowiada się głośno o ekologii i ratowaniu zwierząt i śmiało zaczyna działać w tym temacie. A kim chce być, jak dorośnie? W przyszłości chce zostać biologiem morskim. Co ciekawe, już jako kilkulatka chciała mieć pracę, która bada zwierzęta na morzu, tylko wówczas nie wiedziała, jak profesjonalnie nazwać to zajęcie. Brała
brała także pod uwagę archeologię i paleontologię. Jednak stworzenia wodne wygrywają w jej planach. I co ciekawsze, myślicie o Nelly, małej reporterce? Lubicie jej wyprawy? Która z nich była dla Was najbardziej atrakcyjna? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o lajku oraz subie. A jeśli podobał Wam się odcinek, podzielcie się nim ze znajomymi. Do usłyszenia wkrótce, cześć!